Cześć, witajcie, z tej strony Edspace, witam was bardzo serdecznie w szóstym już odcinku wakacji ze Space'em. Na samym początku oczywiście nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę, suba, no i wtedy lecimy sobie na naszego kochanego tutaj kolosa. Na kolosa oczywiście tutaj zaraz dostaniemy zapro, jest już 6 osób, więc zobaczymy, co się tutaj dzisiaj wydarzy. Na ostatnim odcinku też, o tu widzę, że chyba Danamis gdzieś jest. Nie, to jest zastępca. W ogóle nawet nie wiem, kto jest zastępcą Danamisa. Ogólnie mam trochę zachrypnięty głos taki, bo nie ukrywam, że wczoraj wybrałem się na lekką imprezkę i było zimno i piłem zimny alkohol i zimne napoje wysokoprocentowe. Dlatego też tak się stało. Mamy tutaj również Homera na Dawidku, a tutaj to nie wiem właśnie, kto jest u Krystiana zastępcą, zaraz zobaczymy. Kozioł jest u niego zastępcą, więc Kozioł ma 227, 265, 265, ta i 310. Ja prawdopodobnie, co to jest, nie wiem, co to jest za ziomek nawet. Ja prawdopodobnie też gdzieś około takiego levela będę miał. Bo zapomniałem, że ja nie mam jeszcze questa na mrozy zrobione. I tak, mam tutaj błogo. Błogo na questy o 50%, czyli będę sobie po prostu na dziennych dobijał tym. Będę sobie na dziennych po prostu dobijał z tym błogiem coś, aż uzbieram denary. Za denary oczywiście sobie zacznę robić tam tego questa. I dopiero poczekam, aż będzie większy ten event na questy i wtedy wykorzystam sobie tamto błogosławieństwo, dzięki czemu będę dostawał więcej za to procent tutaj expa. No i później poczekam na tak zwany event z tym expem, żeby sobie wykorzystać te klucze do to, co już mówiłem na poprzednich odcinkach. Dzisiaj też poza tym, że będziemy sobie tutaj bić tego kolosa, wybierzemy się na jest on tak będzie wszystko atakował, strzały mi chłop marnuje. Wybierzemy się również na siekierkę. Stwierdziłem, że nie będziemy tylko non stop, wiecie, pokazywać tutaj wszystkiego, co jest na tej postaci, tylko też będziemy mieszać w postaci. Oj, czy dajemy na szybką? Ty, bo ja płonką biję. Ups. Ej, zapomniałem zmienić. Ej, ale oni mnie zabiją zaraz. Napiszę. Uj, ej, wyjebałem się. Ej, wszyscy się wyjebaliśmy. 4%. O kurwa. No ładnie. Napiszę. One more. Ej, kurwa. Ja mam z jakimś szybszym wracaniem do siebie. Ej, ale lipa. Ej, serio, no mam to, ale używać? Dupa. Napisał Homer, że to przeze mnie. Ej, a może ja szybko zmienię to na zimno i powiem, że w razie czego miałem zimno. Ale wiocha. Dobra. To za 5 minut powtórka. Dobra, to ja się szybko przeloguję tutaj na siekierkę. Pozbijamy sobie tutaj dwójki. Znowu jest w aktualnościach błogo za questy. I za 300. A coś jeszcze tutaj jest? Coś darmowy prezent. Aha, to jest ten teleport do Karkahan. Dobra, ubijamy bo tutaj tego Herosika. Jezu, Herosika, co ja gadam? E2, WNR. Teraz idziemy na 217. Ubić sobie Zufulusa i Sataniela. Jezu, jak dzisiaj jestem taki nieogarnięty, was przepraszam. Ja ogólnie to ogarniam życie, ale nie dzisiaj, bo mówię, wstałem po nocnym chlańsku i dlatego... O, tutaj w ogóle demoni zbili mi ligun. Oh no! Czy ja dobrze widzę?
Tak, to był Billy Milligan. Ocie panie, co się dzieje? Idziemy jeszcze na 114. W ogóle gdzieś będziemy przeplatać tą serię właśnie też tutaj postkami siekierki z tego powodu, że on ma do szukania fajne. Możemy szukać tutaj przewa, możemy szukać kostka, opka, kochanki, której nie umiem, demonisa i innych tego typu herosów. Więc na pewno coś tam się ciekawego zrobi. Teraz sorka, bo sobie musiałem się napić, bo tak jak już wspominałem, troszkę mnie suszy. Tu jest nasza dwójka. Nie leci nam nic ciekawego z niej. Wychodzimy sobie w takim razie stąd. Idziemy na moją Unię zobaczyć, czy coś tam się dzieje dobrego. Na mojej Unii nie dzieje się nic dobrego, bo nikogo nie ma na mojej tutaj E2 i mojej E2 również nie ma. Wpadamy w takim razie na Orwidię. Tutaj też szybko sobie zbić E2, żeby lotnąć pożądane przez nas przedmioty. Tutaj trzeba to rozwinąć oczywiście. Dobra, hop. Oko chciwca, mam nadzieję, że w końcu jest jakby mi lega poleciała wreszcie tutaj, to no srałbym szczęściem. Serio, i tu jest jakiś ziomek. On się dopiero zalogował, więc ma pecha. Ja chciałem być miły i jakoś pomóc. Dobra. W takim razie idziemy jeszcze sobie tutaj Ananiela zbić. Ananiela zbijamy, nie leci nic. W takim razie Gotthardus stoi oczywiście, to się szanuje. To się szanuje, że Gotthardus stoi. Ciekawe, czy ja się już tam zrespiłem, chyba jeszcze nie. To może oni się już zrespili, będą czekać. Ej, dobra, bo ja bym tak w sumie przypilnował sobie tego, żeby mnie tu nie zrobili w przysłowiowego chuja i nie ubili sobie beze mnie, bo muszę legendę złapać z tego. A ostatnio poleciała. Czego on pisze, że odjebałeś manianę. Co to jest szef Knot? Co to jest szef Knot? I to jest pewnie ten. To jest Homer, jak chuj. Nie. Chuj wie... A, nie. To jest Dorsia? Nie. Luxia Dorsia. Może to jest Dorsia, rzeczywiście. Chuj. Czy tutaj... Grota... Katakumby antycznego. Katakumby. Muszę, dobra. Logajcie. Druga próba będzie lepsza. Tutaj tak ładnie napiszę. Ej, no ale serio, no wyjebaliśmy się i to nie jest jakiś powód do dumy. Może to, że ja też zimna nie miałem, ale to zimno to tak wiecie. To jest tu chujowy jest taki łuk. A na mistrzostwie ja tutaj mam lodowy podwójny z niespodzianką i wycięczająca, więc no tak to się ma. No zaraz zobaczymy, ile to będzie. Dobra, już Kaszako jest. Już chyba tutaj zaraz goście będą. Jest już mistrzostwo, ogarnąłem, bo nowe umki na kolosa miałem i zapomniałem ustawić. Dobra, czyli teraz czuję, że się uda. Widzowie, trzymajcie kciuki. Mam nadzieję, że je trzymacie bardzo, bardzo mocno. No wydarzył się fail, wydarzył się fail, ale faile są potrzebne, bo pamiętajmy, uczymy się na swoich własnych błędach, uczymy się tego, żeby ich nie popełniać drugi raz. Wy możecie uczyć się na moich, byście to wy ich nie popełnili, wiecie. Bawię i uczę jednocześnie. Dobra, 5 osób już jest, tu się ktoś porespił, wchodzimy w takim razie tutaj do środka. 7 osób już jest w grupie, bardzo się cieszę, 8, więc no zaraz idziemy tutaj... Już, no, że tak brzydko powiem, rozkurwić tutaj tego tytana. Tym razem damy radę. No mówię, mamy parę 270, to myślę, że to dlatego. No i mamy Homera i Kozieła, więc od razu na starcie mamy minus 20 IQ w teamie. Ale nic się nie dzieje. Damy radę, jesteśmy niepokonani. Kogoś brakuje, rzeczywiście kogoś brakuje. Jest Ham z Miami, jest ten, a to już jest... To już chyba sam Dawidek jest, już to chyba nie Homer.
Chyba, że się loguje na jego pasach. Czy administracja to widzi? Ja tu wyczuwam grę na paru kontach, oczywiście tutaj tych wszystkich osób, a najbardziej to myślę, że radosna Roxana gra na wielu kontach, bo ma zajebiste buty. Nie wiem, tak sobie po prostu powiedziałem, nie chcę nikogo sądzać, wiecie. Stop pomówieniom, 160, kurwa, co ja pierdolę. Bijmy już to, dobra, jest 9 osób. Zaraz zbijamy to, mam nadzieję, że teraz robimy tutaj apokalipsę. Robimy tutaj liryczny młyn. Liryczny młyn i... O, czy ja odebrałem to? Odebrałem tutaj z 25. Dzisiaj mamy w ogóle, no, 25 czerwca. Piąty odcinek. Liczę, że codziennie będę teraz do lipca nagram sobie tak po 1-2 odcinki. 2-4. O, jest dycha. Dobra, ej, ale nie marnujcie mi strzałek. Liczę, że tak do lipca będę miał do 10 odcinków. I później będę starał się w dni pracujące nagrywać jeden. A jeśli nie uda mi się w dzień pracujący nagrać jednego, to w dzień niepracujący będę musiał nagrywać dwa odcinki. Czyli tak zwany... W dany dzień będę chciał nagrywać po jednym odcinku. Oczywiście ja to wszystko będę musiał robić do przodu, bo inaczej bym się nie wyrobił. A w dzień normalny będę musiał robić minimum dwa odcinki. Tak około to sobie założyłem. I myślę, że jeśli takim schematem uda się dotrwać do sierpnia, to już pójdzie z górki później, nie? Tylko mówię, trzeba się trzymać, trzeba jakąś różnorodność tutaj kminić. W ogóle dzisiaj przyjechało mi nowe biurko. Dzisiaj przyjechało mi nowe biurko, ale też czekam na kumpla. Na kumpla, który przyjedzie mi z wiertareczką, wkrętareczką, bo blat nie ma jeszcze tych dziurek, wiecie. A robienie dziurek, żeby śrubki wkręcić, to wiecie. Jest pacy wyrzucony z klanu przez... Co? Co? Ty, faktyko. Napiszę. Nieładnie tak. Co drugi z marzeniami. Dobra, aha, czyli mi drugą postkę po prostu wyjebali. No ale w sumie nic dziwnego, ja tam... No nie, niezbyt dużo. Niezbyt dużo jakoś... Jakoś grałem na tamtej postce, ale trzeba będzie ją troszeczkę będzie trzeba ją tutaj podekspić. Błogo mi się skończyło, więc trzeba założyć jakieś tutaj oporowe błogosławieństwo z życiem i przywracaniem też życia, tak? Tak? Ile mam teraz przywracania? 5000. Dobra. Dobra, czy już wszyscy są, żebyśmy to bili w końcu? Ten tutaj się nie może wykaraskać. Dobra. Lubrykant. Dobra. Czy teraz damy radę? Ojej. Ja bym tu jeszcze nie dawał auta, mój drogi przyjacielu. Ja bym tu na jakieś zamrożenia aury poczekał. Ja to zamrożę. Ojej. Nie, ja bym nie dawał F. Ja tu myślę, że tutaj możemy się znowu wywójczyć. Jakby to powiedział mój kochany przyjaciel. Wujek z Kolin, czasem warto się wywójczyć z honoru dla przyjaciela. Nie, tak nigdy kurwa nie powiedział, chciałem powiedzieć coś mądrego, ale mi nie wyszło. Dobra, ej, nie uderzyło to go dużo. Dobra, to ja teraz dam w takim razie podwójny pyk. Ten podwójny nie zrobił nic, ale zaraz on da pewnie jakiegoś speca. Nie, po prostu uderzył w niego. Dobra. Jesteśmy gotowi tutaj na liryczną chłostę, więc mam nadzieję, że rozwalimy go teraz tutaj w naszej 10-osobowej ekipie, że pójdzie to w miarę spoko. Dobra, ale ja bym dał auto jednak, bo czuję, że jak oni awczą, to nie jest... Ile mamy? 270? Za dużo pewnie. 1270, drugi 270, nie, dwóch tylko mamy, to myślę. Dobra, żebyśmy dali wszyscy F i będzie miło. Ja mam nadzieję, że tutaj mam... O! Ubiliśmy. Złapałem błogosławieństwo. Czemu nie legenda, ja się pytam. Czego nie legenda? Albo nawet do katakumb jakiś, nie wiem. Jakiś teleport. No dobra. O! Padli! O, Hams Miami. Chujowy ten jego wojek jest. Tragedia. No ale to.
Nie będziemy obrażać gościa, no trudno, no gra wojem, więc nie od kozery mówi się, że 6 profesjami, w tym wojownikiem. Ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało, że zostawiliście już dużo łapy w górę. I widzimy się standardowo jutro o godzinie 15. Trzymajcie się, cześć!